kolejne pole odhaczone, będę się przenosił. Mam już przede mną eskortę, szef ujedzie. Jest to kawał maszyny. Ale coraz lepiej się go czuję. Jest dosyć szeroko, trzeba uważać, żeby nikogo nie przechaczać na drodze. Golf 4 pomodzony intercooler, kurde. Pewno 1.9 na pompie w tryskach. I płynie, rozpędza się do 42. 43 nawet. Jak widzicie, ja już jestem na kolejnym polu. Dosyć duży kawałek, nie pamiętam ile to jest hektarów, ale ze 20, ze 30 na pewno. Coś takiego, nie mam mapki, żeby sprawdzić. To już było wcześniej też raz uprawione, więc lecimy po wtóreczkę. Są miejsca, że jest mokro, zostawiam to. Nie będzie to wysiewane. To pole mam do zrobienia, następne jeszcze tam po rzepaku i jeszcze jedno po rzepaku obok. Zobaczymy, ile się uda dzisiaj zrobić. Paliwo jeszcze mam, więc cisnę. Szef mówił, żeby ogarnąć te trzy. Czy się uda, czy się nie uda, to się wszystko okaże, będziemy w kontakcie. Więc ja cisnę, mam nadzieję, że było słychać to, co nagrałem z przedniej szyby. W tej kabinie nie jest jakoś strasznie cicho. Ten silnik jest głośny, przekładnia też jest głośna.
jest bardzo twardo. Widzicie, tyle deszczu, mokro na wierzchu, a zobaczcie jak z tyłu jest zrobione, jakaś skorupa. Uprawiamy to drugi raz i będzie to siane wadresztatem, bo niestety Amazon by sobie tutaj nie poradził. Jest za twardo. Z każdym przerobionym hektarem jakoś coraz lepiej się w tym ciągniku czuć zaczynam. Prawa wjeżdża lepsza. To fajnie, no chłopaki sieją cały czas, nie wiem jak im tam idzie, ale mam nadzieję, że jak najlepiej. Tam jest jeszcze jedno pole po uginie, ale chyba było mokro i tam w ogóle nie ten. Nie było pierwszy raz robione, szef nic nie wspominał o wjeżdżaniu na tamto pole, więc wjeżdżał nie będę. Cisnę tutaj i zobaczymy ile się uda wyrobić. Tak naprawdę dzisiaj mamy piątek, do przyszłego piątku ile uda nam się wysieć, tyle wysiejemy, potem koniec. Termin skrajny zostanie przekroczony, zresztą już go przekroczyliśmy, ale jeszcze naciągamy go na tyle ile się da. Szef mówi, że i tak już jest za późno na siebie, ale ile się da, tyle wysiejemy i zobaczymy co potem, aby to chciało rosnąć, to jest najważniejsze. I za to trzeba trzymać kciuki, żeby plon, jak to mawia klasyk, był z nami. Co do nawigacji, zauważyłem, że jeśli chodzi o samą obsługę, to jakimś jej fanem nie jestem. Na przykład nie wiem jak ustawić malowanie przejazdów. Szukałem, sprawdzałem, nie mogę znaleźć. Nie chcę czegoś poklikać, więc jakoś sobie będę radził. Po ciemku może być gorzej, ale damy radę. Ale jeśli chodzi o tą nawigację, jest łatwiej wstrzelać się w ścieżki. John Deere'em jest tak, że trzeba bardziej się naprowadzić na ścieżkę, dopiero trzeba wciskać przycisk nawigacji. A tutaj mimo wszystko, jak nawet jak jesteśmy trochę dalej, to ona i tak łapie. To jest taka różnica między John Deere'em na plus. Głos mam przepity taki jakby, ale to nie jest przepicie, to jakaś chrypa wynikła. Kurde, niech to przejdzie w końcu. Klimę wyłączyłem, to było kurczę za gorąco, muszę jeździć na klimie jednak temperatury, jakie generuje ta hydraulika. I sam traktor są tak duży, że może się nie da. Robię sobie co drugi przejazd. Tak łatwiej z tą szerokością. Czasami nawet ma ciężko. Jeszcze zgłębiłem ten agregat, gdyż na tej głębokości, na której działałem wcześniej, było za płytko i w ogóle się nie chciało siać. Nie wałujemy z racji, że jak to szef powiedział, nie ma sensu wałowanie, bo i tak jest duża wilgoć, a jeszcze będziemy wałując, jeszcze więcej tej wilgoci się zachowa. Więc to też lipa, poza tym na tych polach, gdzie jest mokro, to się kolejny dużo narobi ciągnikiem. Na tych polach może by wypadało zwałować, bo tutaj ta wilgoć jest taka względna. Jak zresztą sami możecie zauważyć. To będzie ostatni przejazd i będzie można zacząć iść w drugą stronę. Aha. Przechwaliłem nawigację, bo jednak wjechałem za blisko i robię raz przy razie. No nic, trudno, zrobimy jeszcze raz w dół i będziemy wszyscy w tą stronę. Więc czasami trzeba nie patrzeć na tę linię, a powinien na tę linię patrzeć. Czasami jak jest naprawdę twardo, ten agregat też bokiem stawia, nie idzie w równej linii za ciągnikiem. No ale nic na to nie poradzimy, trzeba robić swoje. Trzeba cisnąć. O, no jednak nie może być idealnie. I się coś zawsze musi wysrać. Wywaliło mi błąd świadczący o wykryciu wody w układzie paliwa. Moc zredukowana do 50%. I rób sobie pan co chcesz. Ale z tego co słyszałem, to już był taki przypadek w tym ciągniku. I
Trzeba by nam się dobrać do filtra paliwa. Jeśli go nam się uda w ogóle namierzyć, łapy nie poparzyć, z której strony może mieć filtr paliwa. Jak cię tu otworzyć, kolega, co? Tędy. To jest z tej strony. Może z drugiej. Tam słychać by jakieś przewody paliwowe. Ale weź tu coś znać w tym silniku, co? Gdzie on tu ma odstojnik? Kurde, czy to z przodu jest? Co to jest z przodu? Nie, z przodu to nie jest odstojnik. Tutaj nawet tu jest od klimatyzacji skraplacz. Nie no, z tej albo z tej strony musi być filtr paliwa z odstojnikiem. Jak się to otwiera, kurwa. Aha, tak trzeba zrobić. Jak Pawlak, ja tylko pociągnął. Kurwa, gdzie ty tu jesteś? By się gdzieś nie poparzyć przy tej temperaturze. O kurde, tutaj to jak daje, jak od grilla. Dobra, chyba mam odstojnik. Chyba go znalazłem. Wziąć. Jakoś z tamtej strony podejść. Mogłem kołami skręcić, ale tego już nie uczyniłem. Czekaj, czy to jest? Czy to jest filtr paliwa? Czy to jest? Chyba tak. Kurwa, jeśli tu się dostać. Tam jest chyba odstojnik na dole. Tak to wygląda. Czy nie? Czekaj, tu jest pompa wtryskowa. No i tu idą przewody. Ale czy to byłby taki odstojnik? Kurde. Czy to jest jakiś olejowy dodatkowy? Cholera wie, do czego te przewody idą. Nic, zajrzę z tamtej strony jeszcze. Odstojnika powinno być widać. Takie coś. Tak łatwo się dostać tutaj. No nie chuchu, tu jest rozrusznik. I tam pod spodem nic takowego nie widać. Jak to zamknąć? Pytanie. To się zdjęło. Ała, ale co, ale? O, jest zamknięte. Z tamtej strony jest otwarte, ale to się później zamknie. Gdzie jest odstojnik, kurwa, w tym gównie? Już nachwaliłem traktor, przed chwilą chwaliłem, że taki elegancki. Tak się fajnie jeździ. To są akumulatory. Zbiornik paliwa jest tu, tak? No ale to bezpośrednio przy zbiorniku być nie może. Przecież jest, kurwa, zawsze przed tym, przed pompą paliwa jest odstojnik. Nie wygląda na odstojnik, ale jak ja mam go rozkręcić? Fuh. Jest jakaś nakrętka. To byłoby to? Tylko tak ciasno dokręcone? Chyba tak. Jakieś kombinerki spróbuję. Może nic nie rozjebie. Nie tu. Się nocne manewry. Możliwe, Krzysztofie. Nocne manewry masz. Tu jakieś kombinerki ma. Proszę, tutaj.
się odkręca. Jeśli to jest odstojnik po odkręceniu tego, tudzież powinno się pokazać paliwo. Pokazało się, no nawet. A to paliwo się tu spuszczy. Niby tak. Tu za mnie wody nie widzę. Jeszcze tak nie zobaczysz, nie? Jak spuszczę tą wodę, czy ja go później odpalę? Spuścimy trochę z odstojniczka. Dobra. Może to tylko coś z czujnikiem, nie tak. Ale już to było. My nawet coś rozmawiałem z menedżerem, że się takie rzeczy działy. My zaraz zobaczymy. A, zakręcone. Tak dla czystej ciekawości, kiedy czujniczek wypił i wpił. A może map nie będę pchał, może odpalę. Chcę pochodzić? Jak to będzie, panie Klasie? Ma tu wstępną pompkę paliwa. Musi mieć, więc... Czekaj, kluczyk mam w kieszeni. Musiałem matkę otworzyć. Na razie cisza. Może to mu pomogło. Aha. Pomogło po chuju. Wracamy do gry. Traktor ożył. Jednak diagnoza była trawna. Woda w paliwie w filtrze. Przy tym pierwszym spuszczaniu tej wody najwyraźniej za mało tego zrobiłem, spuściłem więcej, zadzwoniłem do menedżera, upewniłem się, że to jest to, co mam na myśli, to było to, spuściłem wodę, odpaliłem go, błąd jeszcze się pojawił, zrobiłem rundkę, zgasiłem, odpaliłem, jest w porządku. Zobaczcie, w nawigacji coś odbiło, zaczęło mi linię znaczyć, wcześniej tego nie było, nie było możliwości zaznaczenia tego, także jakieś cuda się dzieją, ale nie ma co narzekać, chodzić, trzeba trzymać kciuki, żeby się to nie pojawiało i ciśniemy dalej. Trzeba pewnie filtr paliwa już mu wymienić, ale nie wydaje mi się, żeby tego nie robili ostatnio. Z reguły oni tutaj ten serwis prowadzą dosyć sprawnie, ale to mniejsza o to. Ja cisnę dalej, żeby odcinka nie przedłużać. Będziemy się widzieli później, że będzie zapewne ciemno. Zerknę ino, czy się nigdzie nie leje to paliwo. Dobrze dokręcony. Nie leje się. Tak możecie zobaczyć, wygląda ten agregat. Takie dosyć liche te łapki, nie tak jak w tym Cochrane. Kurde, głos całkowicie tracę. Z przodu włóka idzie, z tyłu włóka, jeszcze zagarniacza, tak jak za siwnikiem. I tyle. Zobaczcie, jak jest twardo. Strasznie twardo, ale po tym drugim przyjeździe już jest lepiej. Więc jakby to w miarę w świeżą ziemię zasiać, będzie dobrze. Ale jak wszystko gra, to wszystko gra. To ja się ładuję do kabiny i cisnę. Zobaczymy, ile hektarów się dzisiaj uda zwalczyć jeszcze. Będę proponował nawet, że mogę nockę walnąć, jeśli jutro nie będę potrzebny. Tutaj jest sporo hektarów do zrobienia. Trzeba to podgarnąć. I dobra, ja wróciłem na chwilę na gospodarstwo. Mamy 21, dolałem diesla, bo już było mało, 500 litrów prawie weszło. Wymieniłem jedną łapę. 21 mamy, ja jeszcze jadę parę hektarów ciachnąć, zobaczymy, do której się uda dzisiaj powalczyć. Całej nocki walczył nie będę, ale
ale gdzieś tam troszeczkę powalczę, może do północy, póki się da. Jutro ten ziomek, co jest operatorem, ma być, to będzie on kontynuował, ja sobie wstanę później, będę coś innego działał. Błąd na całe szczęście z diesla nie wraca, więc jest wszystko w porządku. Więc można dalej cisnąć. Jadę dokończyć ten kawałek, został mi jeden przejazd na poprzeczne i przenoszę się na kolejne. Więc będziemy się widzieli później. Teraz wam jedynie pokażę. Rozgryzłem, jak to działa. Czekajcie chwilę. Patrzcie, jakie bajery, jakie LEDy świecą. Kurde. LEDy, bajery, dziwki, lasery. Ładnie to zrobił. Dobra, na razie. Nie wiem, czy zobaczycie, ale tam w oddali widzę, że ktoś dronem lata. Centralnie nad tym, nad polem, ale tutaj taki znajomy, który czasami nam pomaga na gospodarstwie. On ma takiego drona, więc to pewnie on postanowił sobie polatać. Się kurczę zdziwiłem, coś to mi lata nad głową. No tu dron.